Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w końcu się doczekaliśmy tego, z czego chcieliśmy się doczekać najbardziej, czyli polskiej serii Farmingu 2000, czy nie, tak, Farmingu 22. Dzisiaj z nami jest Aleksander. Cześć, witam was wszystkich. Kolejny odcinek jest mojego na kanale, więc link macie w opisie, zajrzyjcie sobie, bo odcinek będzie w ciągu jednego, dwóch dni. Ja jutro wydaję to tam, jakoś zobaczycie, w ciągu jednego, dwóch dni będzie seria u niego. Mapa. Wola Brundowska, znowu Wola Brundowska, żeby wiecie, sąsiada obejrzeć, to wbijcie do niego, tam on będzie miał całą prezentację swojej gospodarki. Wola Brundowska, ale czemu go teraz z nami nie ma? Powiemy, że nie ma. Mamy wolę, jaką mamy. Oczywiście nad tym teraz pracujemy. Aktualnie trochę się z multi zwaliło, ale dwie osoby działają nad tym, więc zobaczymy, która to, dla której się udało ogarnąć, no bo to jakiś tam niby ciężki orzech do zgryzienia, więc na razie próbujemy tak robić samemu. No niestety inaczej się po prostu, przepraszam, na razie się po prostu nie da. No ale zaczynając od przedstawienia gospodarki. Mamy przepewelgerkę oryginalną, fajna jest, tak myślę, że taka moja 60 da rada, którą mamy. Autosanka oczywiście od Kasztana? Nie. To ją wydał. Kasztan. Przypadku Kasztana, Pugi, Kuny, czwórki, talerzówka, potingerka z 19, wydaje się chyba w dodatku ona była. Fajna, siewniczek do kukurydzy, buraki, słonecznik, soja? Nie. No, chyba tak. I taki oryginalny, zwykły siewniczek, no bo dużo modów nie ma, nie oszukujmy się, jest jak jest. No ale dobra, no co tutaj mamy? No mamy pusto, no mamy Fendzika, 500, no 511C. Dużo onkogi nie ma, ale jest z modów. O, to kurwa, ścięgna wróciło, ja pie... Aha. Nie. Nie, nie ważne. Specjalnie. Ja pierdolę, nigdy tak w realu, nawet w realu tak nie widziałem. I oczywiście mamy 60, taką, ja jest jaka jest, ale na razie jest, może jakąś maszynę do niej dokupimy. Jest tutaj jeszcze rozsiewacz Kun, pól trochę mamy. Ja jestem takim trochę większym bambrem, on jest mniejszym, dlaczego ja jestem większym, on, znaczy to w sumie mi się da, że jest porówną, bo powiedzmy ja mam więcej pól, to są moje pola wszystkie, czyli raz, powiedzmy to jest jedno, liczmy jako jedno. Tutaj mam 2, 3, 4, niby 5, to jest łąka, więc to na razie odchodzi, nie wiem co z tym robimy. To jest ugór, który dzisiaj pojedziemy orać, więc tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, niby... O, ale cicho, czekajcie. Tak, cicho słychać, mi się wydaje, teraz muszę sprawdzić, czekajcie, tak. I oto czekaj, dajmy więcej. Ło, kurwa, teraz za głośno. Dobra. Więc tak, no niby może mam więcej pól, ale tak szczerze powiedziawszy... Nie, kurwa, jak to było. Jest, okay. Ale tak szczerze powiedziawszy, nie oszukujmy się, no ten event ma zwalone biegi, ja tak nie lubię grać na biegach w się nie zmieściłem, w 22, bo strasznie one długo zmieniają i są powalone te biegi, ale oczywiście nic nie ogarniemy, w ogóle ten fendzik fajny jest, naprawdę on ma jakiś tam skorane koguty, takie, tych bajerów ma dużo, jakiś tam silny on nie jest, może... Ups. Obraca. Może on tam jakiś tam, wiecie, bajerów zbędnych nie ma. Koni dużo nie ma, ten puch nawet mógłbym dać mu, mi się dać, że 5 skibowe dałby radę. Ale też nie wychodźmy z motyku na słońce. Bez przesady, liczniczki takie mi się da, że chyba ma inne. Znaczy mi chodzi, że cyfry są inne, ale mniejsza o to, więc może ja... A, GPS-a nie grałem. No, to se już wyorałem prosto. No nie, zapomniałem. Bo usunęliśmy, bo mieliśmy po prostu inne wersje, miałem starą wersję, on miał Aleksander nową. Więc wracając do sedna, no ja mam może większe, może jakieś tam maszynki, on i więcej pól, ale szczerze powiedziawszy nie mam kombajnu. On, Aleksander będzie mi przyjeżdżał na usługi, albo ktoś tam jeszcze, zobaczymy, tam wiecie, jak to będziemy ze żniwami stali z czasem i w ogóle. Może Aleksander ma właśnie kombajn, no ale ja muszę go kupić, więc ja jestem powiedzmy 200 tysięcy w plecy, no bo ja Bizona nie kupię, aczkolwiek, że albo odkupię od niego Bizona tego, więc... Jak widzimy, no Ugur na tutaj nie ma wjazdu, więc no Ugur jest naprawdę potężny. Więc musimy jakoś teraz to prosto wyorać. Myślałem szczerze, że mam GPS-a, więc tak wiecie, pierwszy przejazd bym sobie na GPS-ie machnął. Ale okazało się, jak się okazało, no pole jest niby duże. Co tutaj zasiejemy? Mi się wydaje, że jakiś może owiec byśmy zasiali taki. Co? O! I trzymaj tak. Kurde, ja mówiłem, że on piątki da radę, a on ledwo idzie z tymi... O! Biegi, musisz się za ten biegami pobawić. Mhm.
No właśnie, tak widzę. Ogólnie właśnie dla Aleksandra udostępniłem po prostu na Discordzie na razie ekran, tak będzie ze mną, będzie, że tak powiem, z nami, tak tylko na razie będzie. Ja pewnie tak samo te tam wszystko ten, oczywiście między wyrównam później. Już jak przejdziemy, bo przejdziemy, to między wszystko się ogarnie w swoim czasie, ale widzimy, aby tylko puk wpuścić w ziemię, jakoś on podobiera te biegi, ale tak moim zdaniem to jest tak głupio zrobione z tymi biegami. No, przed aktualizacją było naprawdę wszystko fajnie, a po aktualizacji naprawdę to wszystko zepsuli. Dzisiaj drugiego odcineczka nie będzie, ponieważ dzisiaj chcemy parę odcinków nagrać. Dlaczego? Ponieważ no teraz aktualnie wiecie, ten mi się mikrofon psuje. Zamówiłem sobie drugi, bo jakby no zwaliłem. Sprzedałem swoje Blue Yeti, znaczy jedno Blue Yeti, bo jak wiecie, kto wie, ten wie, że ja miałem dwie pary Blue Yeti i jedno zostało sprzedane, a drugie zaczęło się parę dni później psuć, więc i teraz, to, kto wie, no, że zostało to też to Blue Yeti sprzedane za psie pieniądze. Kto widział, ten na pewno widział, bo ktoś gdzieś tam pisał, że czy to jest Blue Yeti C-Maxa, więc tam ktoś kupił sobie za psi grosz to Blue Yeti, a ja sobie zakupiłem Samsona G-Tracka, bo jednak Samson G-Track to może jest, nie jest aż tak rozwinięty mikrofon, aczkolwiek to jest strasznie też taki w takiej też półce, mi się wydaje, co też takiej półce, co Blue Yeti, tylko po prostu ma mniej funkcji, on tak nie zbiera tego dźwięku dookoła, tylko wiecie, przód, tył, więc naprawdę lepiej idzie poustawiać sobie to wszystko pod nagrywanie, tak, aż tak dźwięku nie ściąga z otoczenia niż to Blue Yeti, bo naprawdę niektóre rzeczy no tak ściągało. I kupiłem nowy, chciałem kupić sobie kolor czarny, ale okazało się, że będzie srebrny, ponieważ no czarnego nie mieli na stanie, tylko był srebrny. Ty, fajna mi miedza wyszła, prościutka, co? Tam gdzieś parę mieku zrobiłem. Ale tak w miarę, kurde, przez taki dłuższy kawał drogi, fajnie. No to tam poprawia się, więc tak. Wyszło jak wyszło, tak mówię, to się już odora. W realu też nigdy nie ma idealnie, no ale też tak nie będę, tak nie zostawimy. Więc tak, więc w tym sezonie jeszcze co zrobiliśmy? Są powyłączone ka... Nie, połączone są... Są wyłączone chyba kamienie. A po prostu nie wyoruję ich. Nie, kamienie są włączone, ale wiem, że jest włączona orka i chwast i wapno, bo większość pól wymagała orki, a po prostu, żeby tą serię szybko ruszyć, bo tak z tą serią zwlekaliśmy dłuższy czas, co? Gdzieś No, serią, tak półtora tygodnia. półtora tygodnia zwlekaliśmy, żeby to, wierzyliśmy, że to ogarnie się, póki to ogarnęliśmy i no tak wyszło jak wyszło, co nie? Ale no, pierwsze te kilka odcinków, powiedzmy, dopóki tam chcemy mieć coś na No zapas, tak. to po prostu będzie w takim stylu, a czekamy po prostu, jak to ktoś tam nam ogarnie. Tak samo jak ktoś to potrafi ogarnąć, to też jakby mógł się Jeżeli do ktoś nas zgłosić. ogarnie, umie takie ogarnie, po prostu multi nie działa, wywala mapę. Jeżeli te osoby nie ogarną, to też chcemy mieć plan B, no bo jak zaczęliśmy tą serię, no to już musimy ją ciągnąć. Musimy już tą serię ciągnąć. Może z większymi maszynami zaczęliśmy, tak już teraz wrócę znowu do tej serii. Ja bynajmniej zacząłem, tam u sąsiada zobaczycie. Ale mi się wydaje, że po prostu no nie ma polskich małych maszyn, żeby tak zrobić taką urozmaiconą serię. Nie oszukujmy się, tak? No bo przecież ja nie będę mieć tych samych silników, nie będę mieć tych samych pługów, tak? Bo to jest bez sensu ta seria wtedy. Pierwszy był plan zrobić jakąś tam na razie serię, powiedzmy na dwa kanały z jednego gospodarstwa się połączyć, ale tak postanowiliśmy, że ryzykujemy, idziemy i no, co ma być, to będzie i będziemy to po prostu robić. Robimy tą serię, po prostu te parę odcineczków, które dzisiaj nagramy, po prostu będą wyglądać tak, że po prostu będziemy sami. Aczkolwiek szczerze, jakbyś gdzieś ty będziesz robił, tak naprawdę to tego nie odczuwamy w sumie, tak? No bo gdzieś ja będę na innej mapie, na innym końcu mapy robił, ty na innym, więc tak czy siak siebie nie widzimy, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że no jest jak jest, ale tak wiecie, no tak jakbyśmy wam tego nie powiedzieli, no to byśmy mogli wam po prostu powiedzieć, że się nie widzimy teraz, bo ty pojechałeś na inne pole i wy byście nawet tego nie zobaczyli, że nas nie ma, tak? Że coś się dzieje z mapą, więc jeżeli ktoś umie to ogarnąć i chciałby ogarnąć jakieś tam promko czy coś, wspomnijmy, na pewno odwdzięczymy się, to zapraszamy oczywiście na maila do mnie, piszcie, czy kto mnie zna na Facebooku, to na Facebooku, czy do Aleksandra, po prostu aby ktoś się trafił, bo jeżeli tamte osoby, dla tamtych osób się nie uda ogarnąć, to też trochę będzie ciężko, to musimy jakoś wtedy, wiecie, z kolejnego planu B szukać, a wiecie, no po tych większych mapmakerach nie będziemy pisać, no bo raz, że oni robią teraz aktualnie swoje mapy, no to wiecie, oni też nie będą się zajmować teraz po prostu naszą mapą, bo my to chcemy, tak, więc no bez sensu.
Chcieliśmy inne mapy, były jeszcze inne mapy pod naszym okiem, ale dużo jest fajnych map, znaczy tak, może dużo to jest za dużo powiedziane, ale po prostu też dużo zauważyliśmy, że dużo map jest, ale na przykład nie można budować. Znaleźliśmy fajną mapę, czy nawet pod live, czy coś, ale na przykład tam na tamtej mapie nie można budować. No i co, no to już jak nie można budować, no gospodarki nic nie będzie, no i seria jest bez sensu, no let's play jeden, drugi można zrobić, ale no naprawdę nic więcej. Więc no, mi się wydaje, że tak średnio jak to ma tak naprawdę wyglądać, no bo no, bez sensu to jest, tak? No nie oszukujmy się, po prostu jest to bez sensu. Dobra, mamy 10 minut tak odcineczkę, dziś taki krótszy odcineczek, ponieważ chcemy dzisiaj tych odcinków nafarmić dużo. Chcemy nafarmić dużo tych odcineczków, więc, znaczy dużo, no to po prostu póki mikrofon mi przyjdzie, więc chcemy to nagrać, żeby po prostu było, więc zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie tam na kolejny odcineczek do Aleksandra, pożegnaj się ładnie. I żegnam się i zapraszam bardzo serdecznie do mnie. No, na kolejny odcineczek, a później do mnie, więc trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka i siemanko.